Cześć widzu, w dzisiejszej wędkarskiej przygodzie jesteśmy na wodzie Prince Boss i będziemy robić co? Styczniową nockę. Mój obóz już jest rozłożony, wędki jeszcze są do rozłożenia, pada deszcz, cały zmokłem, dobrze mam rzeczy na przebranie. Plan jest na dzisiaj, że jeszcze przyjedzie Wojciech, Szymon odwiedzić, może jeszcze ktoś, to gdzieś tam sobie usiądzie. Tak wygląda miejsce, znane wam z poprzednich filmów. Ja się biorę za rozkładanie wędek, przygotowanie całych wszystkich zestawów i się do was wtedy będę odzywał. Aktualizujemy. Moment, wędki już są. Stoję jak podbierak, już wiaderka szykuję. Ładnie już przygotowane. Pokażę wam mniej więcej jak będę łowił dzisiaj, gdzie. Jedną wędkę tutaj, gdzie złowiłem swojego holenderskiego pierwszego karpia na tą wyspę po prawej stronie. Drugą na przeciwny brzeg. Obóz rozłożony, idę wiązać PV-ki, przygotuję sobie łódkę, trochę się wysuszę, myślę i się do was odezwę wtedy na spokojnie już przy pierwszej wywózce, przy drugiej wywózce. No i wtedy zaczniemy sobie działać. Okej, łódeczka jest ogarnięta. Dobra, zaczynamy wywózkę. Łódeczka jest przygotowana, poprawię trochę kamerę. Zaczniemy od lekkiej kukurydzy, nie dużo, tylko małą łyżeczkę, choć tak uważam, że to jest za dużo, ale damy łyżeczkę. Teraz zrobimy tak, żeby mi to nie zmokło. Wsypiemy cały towar, to schowamy PV-kę. Weźmiemy sobie, jeszcze pójdziemy po... Dobra, wystarczy na razie, czy jeszcze skoczyć? Dobra, zostawiamy to. Wrzucimy jeszcze garstkę kulek. Taką malutką. Damy sobie szybko haczyk. PV-ka. Zaczepiamy sztywno. Zestaw wrzucamy. Szybko go zakryjemy przykrywką, żeby na niego woda nie leciała. Dobra, jest bezpiecznie. Pudełkę zamykamy. Wiaderka odstawiamy. No i ja zaczynam wywozić. Druga łódeczka wygląda następująco. Już wam tak mocno dobrze i nie pokażę jak szykuję, bo znowu leje deszcz. Kukurydza, PV-ka, kuleczki i tyle. Siedzę pod parasolem, muszę wywieźć jeszcze jedną wędkę. Wywiozę wędkę i się do was odezwę, bo są straszne warunki, pada, wieje, dlatego muszę to zrobić szybko. I się do was odezwę, jak wywiozę drugą wędkę. Wracamy już z łódką. Powiedziała tu ściana deszczu. Dobrze, wziąłem sobie parasol, to mogę sobie tak pod nim trochę posiedzieć. Ponieważ mam wszystko fajnie tutaj z górki, widzę całe zestawy, jak łódką też fajnie całą wodę. Łódeczka już wraca. Myślę, że jeszcze koło chwili będzie u nas. Szybka akcja, wybieganie po łódkę. Wracam do namiotu, grzeję sobie herbatę. No i się trzeba zacząć trochę suszyć, bo no jestem mokry. Kitramy się przed deszczem, włączyłem na chwilę piec. Muszę się trochę wygrzać, bo na spodnie mam całe mokre, czapkę, wszystko mokre. Później będę miał przywiezione ciuchy, bo sobie zapomniałem oczywiście. Wygrzeję się trochę, odpocznę. Czekam na ryby w zestawy wywiezione i się do was odezwę za niedługo. Herbatka. Trochę przestało padać, wyjdę na tą pogodę. Piecyk włączyłem, miałem cały mokry, byłem już trochę wyschłem. Tą dupę jeszcze mam mokrą. Ale później mają mi dowieść jeszcze ubrania. Oczywiście sam zapomniałem. Wywiozłem zestawy tak jak wam mówiłem. Jedną wędkę
na skraj wyspy, nie tu od nas, tylko z drugiej strony. Gdzieś tak z 5-6 metrów od brzegu, tam jest niecka, często spławy widzę, często tam chlupię, więc próbowałem. A drugą wędkę mam w ogóle na przeciwny brzeg. Myślę, że to jest 120 metr, może i nawet więcej. Może i nawet ze 140 metr. Kawałek drogi. Najwyżej, gdyby się nic nie działo, przemienię wędki jedną, wywiozę gdzieś tu. Choć zobaczymy, jak to będzie. Napiję się herbaty. W namiocie piecyk włączyłem, żeby sobie trochę podnieść temperaturę. Na razie piecyk mam gazowy. Nie jest to bezpieczny piecyk. A tu Wojciech usiądzie na mojej topie miejscówie. Tu namiocik. Tutaj ma brzeg ładny. Dosypali co roku, tutaj dosypują ostatnio. Dbają o te principos bardzo. Tutaj ma fajne miejsca do wywożenia. Więc na pewno się podzielimy. Tak naprawdę tymi miejscami. Tam jakaś pani krzyczy. Już szaruwa, trochę pójdziemy laskiem, no wam pokażę, jak to fajnie wygląda. Mój mały domek. I cóż, czas na śniadanie, zagrzeję sobie coś do jedzenia. Bo coś zjeść ciepłego by się już przydało. Tak wygląda wejście, tak wygląda namiot, cały mokry, niby do 13 ma padać. Jesteśmy gdzieś po 4 godzinach już od przyjazdu. Z 2,5 godziny, może nawet trochę więcej, wędki mam w wodzie. Wywiozłem, wlazłem do namiotu, położyłem się i zasnąłem, wstałem przed chwilą. Wiatr w ogóle zmienił stronę. Teraz wieje frontalnie na nas. Ale niepokoją mnie tamte chmury. No niby one już przeszły, ale no tam idą takie niebieskie chmury, że czuję, że może być deszcz. A tam jest za to czyściutko, gdzie chciałem usiąść na początku. No zobaczymy. Ja uciekam do namiotu, czas coś zjeść. I co? I czekamy na resztę ekipy. Obiadek się nam gotuje, gulasz z kaszą, buraczki, już jest git. Gdzie wyłączamy kuchenkę i zaczynamy szamać obiadek. Przyjechał Wojciech, idziemy zobaczyć. Siano. No będzie siedział tu obok, jeszcze chyba Szymon przyjedzie. Więc będziemy mieć wszyscy akurat miejsce, żeby się rozłożyć. Co, tu będzie się Wojcieszek rozkładał. Ja sobie tu chwilę pogadam i się do was będziemy odzywać później. Idzie karp. Idzie mi perfidnie w kołki, nie? Ale go widzę. Co? No i teraz głowi go. On wyszedł, on tam pływa perfidnie tak przy brzegu, nie? Chcę, bo tutaj nie chcę, żeby on mi w to drzewo wypłynął. Dlatego chcę go jak najszybciej. O, widziałem go. Nie będzie duży. Dobra. Ładny. To.
Przytrzymasz go, tylko ja matę wyciągnę? No, no, no. Nie wiem co tu się stało, ale mamy piękną rybę. Jezus, chodź. Piękny karpik. Początek roku, a tu taka ryba. Oby więcej takich ryb, ale jak taki początek, to będzie co dopiero cały rok. Dobra, ważymy go i się do was odzywam. 9600, 9800. No i my zaraz zważymy worek, wypuszczamy go. Ale też ja swoim patentem, pięknie. Dzięki. Akademiczne. Boże. Aż kilo 500, nie? Kilo 600, to masz 7200. No, 7200, pięknie. Tak w oczach. Dobrze. Elegancko. Dobra, wywozimy wędkę i na następnego czekamy. Jesteśmy po pierwszej rybie, idę szykować w końcu zestaw. Mam PV-kę już uwiązaną. Przebieramy kuleczkę nową. Oczywiście czosnek, wyciągam łódkę i wywozimy i się odezwę po wywózce. Ło. Zobaczyłem pinacę, że ciśnienie ma bardzo szybko do góry teraz wzrastać. Tak? Patrzcie, jest godzina 17.30, a my już mamy ciemno. Już nas ledwo widać. Nie wiem, czy w ogóle widać, bo GoPro jest takie, że przy ciemnym świetle ten. Co, mamy jedną rybę, zobaczymy jak dalej. Mamy przede wszystkim koncert ptaków, który na pewno też słyszycie. Będziemy się odzywać przy rybie, bo jest ciemno. Albo już rano. Zobaczymy jak to będzie. Trzymajcie kciuki, że jeszcze dorwiemy dwie ryby. Co, po jednej do domu wtedy, nie? Uda się, na 100%. Ja trzeba wierzyć w to, nie? Cześć wszystkim. Nowy dzień. Jest tylko, mamy tą jedną rybę. Wojciech jakiś tam do leszczów się dopadł. Jest ranek, ja już się składam. Jest naprawdę zimno, wieje. Chcę się zwinąć rano, bo mam trochę też swoich rzeczy. Jeden karpik, około 8 kilo. Mam parę leszczy. No ten wypad myślałem, że w nocy będzie lepszy, jakieś brania. Było w nocy jakieś branie. Ma górka została. Ściągam wędki. Tu będzie kawał ciągnięcie. To by na było na tyle z naszej wędkarskiej przygody. Dziś pierwsza styczniowa nocka w tym roku. Jeden karp siedzi. Szkoda, że tylko jeden, ale tak i tak cieszy. No jednak jest styczeń, te karpy jeszcze nie biorą. Nie żerują, a mi się udało. Wojciech tam jakieś leszczy połowił w nocy. Trochę mówi, że niewyspany jest. Ja już jestem zebrany. Wózek przygotowany, stanowisko wyczyszczone. Zostaw łapkę, komentarz i do następnego.